Uszanowanko, witam wszystkich prezesów i innych tutaj kierowników na moim kanale. To jest 7 odcinek z mojej weekendowej serii z gry Shadow of Mordor. Tym razem misję główną zostawimy sobie pod koniec, bo widzę, że po drodze mam tutaj takie coś. Jakąś ucztę, to może coś posmakujemy, coś sobie zjemy, jakiegoś grogu się napijemy, nie? Czy coś? O, patrzcie. Orlok Zestrach. Zestrach, przepraszam. No, mamy godzinę 13:30, ja pół godziny temu wstałem. Oni padną na jeden strzał. No nie ruszaj ekranem, bo chcę trafić w ognisko. No i pięknie. Boom. Chyba się trochę zdziwił. Strach przed ogniem? O Jezus, ogień! Dobra, pamiętam, że... Dobra, ale trzeba go zabić. Pamiętam, że miałem umiejętność, że wystarczy strzelić w nogę i on wtedy będzie zastunowany. No właśnie. Dobrze pamiętałem. Oj. I tyle. I umarł. Wziął i umarł. Dobra. Posimy. Znaczy... Czy coś? Co my to mamy? Zabij czy nietoperze? Nietoperze to raczej w jaskiniach są, ale to nie będziemy się z tym spinać za bardzo. Jak to wyżyjecie? No i patrzcie, inteligencja orków, nie? Boom. 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 Shiftem, jep. Jep! Jeszcze mógłbyśmy tak ładnie, efektownie łapę kucnąć. Dobra, pamiętam, że jeszcze po drodze... W tę stronę coś będzie. Boom. Boom. I boom. Oj. Jak to nie dostał? I boom. Dobra, mamy to. Aha, no i tak, faktycznie, tu po drodze... Halo? Tu po drodze coś mamy. Mój asasynie, to znaczy mój... jak to się nazywa? Sztalionie. Dobra. Konfrontacja. To, co znaczy konfrontacja? Nie bardzo wiem, ale dobra. Zrobimy to, skoro jest po drodze. Pokonaj Ashgarna Miażdżyciela. Zabij najpierw 5 jego przybocznych, tak? Dobrze doczytałem? No dobra, super. Czerwone oczy, pewnie przepite. Dobra. Aha, wszystkich z gangu tej. Nie widziałem, że nawet tam gang mieli kiedyś coś takiego. No dobra, no to nie jest nic trudnego, no widzicie, ta gra to naprawdę nie jest specjalnie wymagająca. Odporność? Odporność, tak myślałem. No dobra, się nie zesaj. Czy jak jest odporny, mogę mu nogę zastanować? Aha, czyli w ogóle mu nie mogę nogi zastanować. Oła, to bolało cię. Dobra. Kilka razy dostaniesz luja ogłuszacza. Z shiftem ci walnę w ramię. Ojej. Musiało boleć, ty. Boom. Boom. Trzeba go szybko zabić. Pięknie. Oni niestety później będą mogli... Oj, czy to jest mityczna runa? Super. Pięknie. To chciałem. Dobra. I zrobimy sobie tę misję chyba z... ze szczurnikiem. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Tak, w górę hierarchii. No to zrobimy sobie to. To jest fajne. Ojej, szczurnik biedny. Oj, biedny szczurnik. Aha, oni wszyscy mówią o, zamiast on. Okej, okay, to wiele wyjaśnia. Dobra, co to teraz trzeba zrobić? Pewnie uratować jego kappa. A niech straci. Zabij z ukrycia, tak? No jest, zabiłem, kappa. Dobra, czy mam tu gdzieś jakieś dodatkowe strzały? Pewnie gdzieś tu powinny być, ale...
Dobra. Teraz się tutaj pobawimy. To nie są nietoperze. Ej, to jest nietoperz. Czy to jest jakaś istota latająca? Tu są nietoperze. No dobra, mniejsze. Nie będę energii tracił na to. No, wejdź sobie tutaj. Dobra, niekoniecznie. Tutaj będzie lepiej. Czy tu są jakieś strzały? Są. Dobra. Weźmy sobie je. Dobra, was uratujemy, bo wy jesteście w ciemnej dupie. Co oznacza, że wy może mi pomożecie. Czy ja bym sobie pomógł, ale... Ale nie wiem. No dobra, szturnik, ale mógłbyś już... Ohohohohoho. Brock bliźniak? Ojej, to jest... To już wiem, który to jest. O, to będzie fajne. Teraz wam pokażę, który to jest. Dobra, najpierw tarczownicy, bo wy jesteście trochę mocni. Trochę nawet za bardzo, jak dla mnie. Więc wolę się was pozbyć w ten sposób. Dobra, elo. No, wyliłem ci z shifta, tak? Halo. I teraz z shiftem, dobrze. Niech się na zielono poświeci, to mu się zaraz go przesłucha. Nie, jeszcze nie. A może ci walnę, tak? Właśnie, i cię teraz złapię. Tylko żebyś nie zginął mi to za szybko. Ojej, za szybko zginął. Za dobry jestem, kapa. Bo chodziło o to, żeby go złapać, jak będzie leżał i będzie taki umierający trochę. Mój pies się na mnie dziwnie patrzy. Dobra, no niech będzie. Zabiję ich z ukrycia. No już niech będzie. Może faktycznie trzeba zrobić to w ten sposób. Mamy dużo czasu, więc to tam nie ma problemu. Zanim on jeszcze. Albo nie. Ale był gdzieś jeszcze jeden strzelec. Nie ma? Był. Ej, gdzie on jest? Wyżej? No pewnie wyżej, no. Ta gra jest według mnie za łatwa, bo zobaczcie, ja sobie wcisnąłem shift i wiem, gdzie on jest. No wejdź, chycnij sobie. Chyc. Dobra. Gdyby się nie wiecie, co się stanie. Dobra, i wy tam się kilku z was pójdzie. O, zaraz wracam. Dobra, powróciłem. Moja przyszła, nie doszła, dzwoniła. W sensie moja dziewczyna. Oj, 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 tu jest was za dużo. Trzeba was trochę dziesiątkować. Surprise, mada. Paka. O Jezus. Dobra. Trzeba ją uratować tyłek. Dobra, nie bij, nie bij. No, dzwoniła i pytała się, co tam u mnie słychać i w ogóle, że mnie kocha, że... No i tyle. Nic więcej nie wie. Dobra, mamy energię już. Ale chyba strzały mi się teraz skończą, jeśli się nie mylę. Dobra, trzeba... No, shiftem uwolnić, dobrze. Dobra, może żebyś tak szybko nie padł. To ja po prostu będę ciebie bił w ten sposób, żebyś sobie wstawał. Aż ci zejdzie właśnie do zielonego. Dobra, mamy cię i przesłuchać ciebie. O co chodzi? Bo wtedy po prostu za szybko mi padł. I teraz, aha, czyli to jest Brock bliźniak, to jest ten tutaj, tak? Ja mogę kliknąć na któregoś z tych z tyłu, tak? Czekajcie, gdzie jesteś tego przybocznym? To zaraz się dowiemy. Mog, drugi bliźniak, to jest jego brat. Będą płakuśkać, zobaczycie zresztą.
Dobra, cechy Moga. Mocne strony. Nienawidzi, gdy przyboczny cierpi, nienawidzi karagorów. Ataki z dost... O, on jest trudny generalnie. Ale nie na tyle, żebym ja go nie mógł pokonać. Dobra. Boom. Ta, teamwork. Biedny ork. No bo on generalnie chciał wspinać się tam w tym rankingu śmiesznym. O. No właśnie. I'll take care of one of the war chiefs for you. You do the other four on your own. Then we'll need it to train in camp. I'll make sure. Generalnie dobrze kombinuje, tylko że on ten szczurnik kombinuje bardziej pod siebie, w sensie, czy pod siebie, dla siebie, żeby jemu wszystko pasowało. Bo Talion chce po prostu mieć informacje o tych wodzach i ich pokonać. A ten ork chce po prostu awansować tej armii, być jakimś tam, no, wyższym rangą, czy jak to tam nawet nazwać. No. Boom. Nie żyje. No. No i tyle. Zbierzmy sobie jeszcze runę, bo powinna leżeć, jeśli się nie mylę. Gdzieś tutaj jest. Bierz to. Teraz tak, czy mamy jakieś uzbrojenie tutaj, coś, aha, run sobie nie mogę dać, mogę dać sobie ulepszenia, mam dwa punkty umiejętności dostępne, to sobie damy, niekoniecznie mi na tym zależy, za mało potęgi, weź udział w walkach o władzę, czyli musiałbym sobie dużo odblokować tych potęg całych śmiesznych, to zaraz to zrobimy. I teraz tak, co tutaj mamy? Odblokować sobie jeszcze jedną, czy odblokować sobie to 6, 12, 18, 6400. Mogę odblokować dwie takie, albo dwie takie. Nic innego mi na razie nie da rady. Zwiększam maksymalny zasób skupienia 12 i żywotność. Żywotność się nada. Skupienie tak średnio. Runę. Z łuku dużo atakujemy, więc może to mi jakoś pomoże. Mam taką nadzieję, że będzie jakaś przydatna runa. Chyba nie mam już mitycznych. No właśnie, nie mam. Teraz tak. 30%, 36% szanse na ucieczkę. Zaskoczonych uruków, bla bla bla. Albo 6% szanse na odzyskanie elfiej strzały. To mało, wolę to. Że będą mi po prostu zwiewać, tak? Będą się bać. I skoro mam za mało potęgi, to zajmę się może tymi czerwonymi tutaj. Zadaniami, żeby zwiększyć swoją potęgę, bo jak widzicie, mam punkty umiejętności, które nie mam nijak jak wydać, więc może fabularną częścią się zajmę za chwilę. Karagory, nie widzieliście mnie, prawda? Kuźwa, widziałem. Szybko, szybko. O, i tu mamy legendę sztyletu, to przy okazji może sobie ją zrobię za chwilę. A nawet teraz? Dobra, wiecie co, zrobię teraz legendę sztyletu, bo jest od razu tutaj obok. Dobra. No, zrobimy sobie tą legendę, ona zawsze się nada. Mam nadzieję, że nie jest jakoś trudna. Zabij uruków z zabójczym zaskokiem. Co, nie ma problemu z tym raczej, chyba. No nie fajnie, że wy tutaj wszyscy jesteście. Troszkę mi się to nie podoba, ale to nie szkodzi, bo zabić tylko 5 uroków z ukrycia, tak? To nie jest aż tak dużo. Nie wejdziesz, nie? No pewnie, że nie wejdziesz. Jakim ty jesteś lamusem, o mój Boże. Dobra, wejdziesz tutaj, tak? Nie mam tu jak się wspinać. Dobra, tych sobie raczej odpuszczę. Mm.
tych mi się uda pokonać ze skoku. Tylko. Trzeba to zrobić lekko inaczej. W sensie przejść im za plecami, nie? Dobra. Gdzie on jest? Dobra, mamy to. Zabójczy zeskok. Aha, pewnie, że nic nie widział, oczywiście. Przecież jest ślepy. Tam jest ich za dużo, w sensie czterech chyba w jednym miejscu. Co wcale mi nie sprzyja. Ten się szczaił, że mu ziomek umarł. Dobra, to skoro się szczaiłeś, że ci ziomek umarł, to zaraz się nie szczaisz, że sam zdechłeś. Tylko fajnie, gdybyś się ciutkę ruszył. Jest, mamy to. Dobra. Teraz jedna jest na tej wieży śmiesznej. I trzech... Ej, aha, no ci uciekli. Dobra. Nie szczaisz się, nie? Twoje ziomki też nie bardzo. Dobra, mamy to. Dobra. A czy zeskok zadziała mi tutaj z tego? XD. Mamy to. Dobry zeskok. Dobra, dobrze to rozegrałem. I teraz ostatni. Aha, ciebie trzeba w ogóle zlikwidować, bo ty jesteś łucznik i wszystko widzisz. I zrobimy misję z potęgą, z rekrutacją. Dobra. Czuję się, Riko. Pochlast. No dobra. Będą się tuc? Dobra, jakie mamy zadanie? Przymuszę, aby do niego dołączyli. Myślę, że ty spokojnie zadziałasz. Połowa poucieka, widzę. Dobra, zrobimy to w ten sposób, żeby troszeczkę obozu nam jakby oczyścić, tak? I teraz zostaniesz prawie sam. Dobra, chyt. Dobra, mamy to. Dobra. No dobra, się nie okichaj. A właśnie tak swoją drogą ciekawe, gdyby tak strażnik pracował dla uroków, nie? To tak trochę dziwnie. Dobra. Dobra, bierzemy ciebie. I sprzedaj mi informacje. Czy ty masz jakieś informacje lepsze? Mam taką nadzieję, że ma jakieś lepsze. Który to jest w ogóle? Przychlast. Nie. Pochlast. Aha, ty nie jesteś przybocznym nikogo, ale i tak możesz mi dać informacje o nich, tak? Tak myślałem. Dobra. Super, to nie problem. Boom. Jak ci się umiera? Koniec rekrutacji, no bożeś umarł. Dobra, weź sobie jego runę. I sprawdźmy, jakie my tu mamy misje. Aha, tutaj mamy misję od razu te, a tu jest jeszcze legenda łuku. A tu legenda kolejna sztyletu, więc czy tam, nie wiem jak się to nazywa, ale zrobimy sobie legendę łuku w takim układzie. Boom. Okej, mamy to. I pobiegniemy sobie na legendę łuku. Zabij wodzów 4, aha, czyli to jest mój główny, moje główne zadanie, tak? Dobrze, spokojnie. Zaraz to rozegramy bardziej, lepiej? Nie wiem, to nawet nazwać, bardziej ogarnę to. 10 Karagor. Karagor, ja cię miałem dosiąść.
Aha. Dobra, super. Dobra, mamy to. Co? Lol. Nie ma to jak spieprzyć misję, nie? No przestań się wspinać zaraz za mną. No zeskocz. Ale spieprzyłem, ojej. Jak ty mnie widzisz? Nawet nie wiesz, gdzie ja jestem. Nie wiesz, gdzie ja jestem. Nie wiesz, gdzie ja jestem. Chyba wie. Dobra, nie wiem. Mamy to. Okej, okay, super. W końcu. Spieprzyłem, bo spadłem. Prawda. You are mine. Dobra. Namierz patrol zwiadowczy, tak? On jest niedaleko. A pewnie coś będzie, że się nie zgadza, że są za daleko, czy coś. Dobra, robimy to. Legenda łuku, czyli zabijać łukiem, tak? Nie potrafisz biegać szybciej, prawda? Aha, ty na spacy biegasz po prostu szybciej. Dobrze, to jest czarna brama, tak? Tak mi się zdaje przynajmniej. Bum. 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 I bum. Mamy to. Dobra. To nie było jakoś specjalnie trudne. Poza tym bardzo mało urków tu biega. Teraz pewnie będzie trzech do zabicia. Skoro było czterech, to... No ale fajna muzyka. Dobra. Lecimy z tym. Oj, oj, oj. Jak tu dobiec? Chyba tędy, nie? Ogarnijmy to. No dobra, dobra, dobra. Mamy jeszcze 3,5 minuty. 3,45. Ojej, to ludzi. Dobra. Ach, patrz, czterech jednak ich tam jest tylko. Bum. Bum. I bum. Zostało mi tylko dwóch, więc nie powinienem chybić. W sensie zostały mi dwie strzały. Mógłbym wyssać energię od mojego Karagora. W sumie tak chyba zrobimy, bo mamy kupę czasu. Dobra, i mamy więcej strzał. Aha, Karagor daje komplet od razu po wyssaniu. Przebiegniemy sobie przez obóz? No pewnie. Co mi tam? Wszyscy w szoku. Co to było? A co to? A co to? Dobra, 1000 metrów. W sensie stóp. To nie metry, to stopy. Ale ładny widok, ale to ładnie. Ale to super jest, ale to ładnie. Wow. Dobra, lecimy. Chyba to był nie potesz, ale no trudno. Ej, halo, dlaczego to z tych czterech? Aha, może gdyby ktoś coś spieprzył. Nie wiem. Bum. I bum, misja zaliczona. Mamy to. O, chyba zrobiłem wszystkie legendy łuku. Skoro jest w połowie spisana. Okej, okay. Super. Co to oznacza tak w ogóle? Nie wiem nawet. Już nie pamiętam. Ale to chyba oznacza, że na tej mapie zrobiłem wszystkie legendy łuku. Mhm. Została mi ostatnia legenda sztyletu i ostatnia miecza. Nie, dwie miecza są. Dobra, no to polecimy na legendę, myślę, sztyletu. W ten sposób w tym odcinku jakoś sobie to wyczyszczę, ten teren z tym wszystkim. Dobra, ja my tu nie ma, ja tu tylko sprzątam. Dobra. O, to jest jedna chyba z tych głupszych legend. A mógłbyś zsiąść z wierzchowca? Super, dzięki. Dobra, mamy to. Okej, okay, mamy to. Hej. Boom! Dobra. Lewy cytrul, control.
Co tym razem? Brutalnie zamorduj wartownika bez alarmowania pozostałych i zabij uroków z ukrycia. To jest zadanie dodatkowe. Dobra. I nie mamy na to limitu czasu, więc spoko. Więc spoko. Czyli nie musimy się spinać. Brutalne zabójstwo jest od tyłu i to się... Coś trzeba tam kliknąć jeszcze. Ja już nie pamiętam co dokładnie. Zaraz zobaczymy, tam pokażę to. Brutalnie zamorduj prawym. To jest brutalne morderstwo uroka. I w sumie na tyle. Jeśli chodzi nam o brutalne morderstwo. Tu jest was za duże zagęszczenie. Mogę mieć problem z przejściem. Mogę mieć spory problem z przejściem. Dobra, uda mi się. Dobra, udało mi się. A czy te strzały mi nie działają też na uroku? W sensie, jak zrobię tak... tak myślałem. No... Nie tak to sobie wyobrażałem, ale... Dobra. Wyszło lepiej. Dobra, super wyszło. Wyszło bardzo super. Dobra, kolejny mroczny cios. Teraz sobie wstań tylko. No dalej, wstawaj, brudasie. Będziesz martwy. Dobra, mamy to. Było ciężko, ale daliśmy radę. No i tego tylko brutalnie zamordować i hejo. O Jezus. Coś Albert zrobił. Co ja zrobiłem? No dobra, się nie okichaj. Ja spieprzyłem, konkretnie spieprzyłem. Bez alarmowania. No i co teraz? Co z tą misją teraz? Mógłbyś go zabić brutalnie, ale dobra. Spieprzyłem, drugi raz spieprzyłem misję. Dobra, zrobię to za karę dla siebie jeszcze raz, nawet jakby to miało trwać więcej niż jeden odcinek. Więcej niż długość standardowego jednego odcinka. Bo to moja wina. Starczyło zrobić to nieco lepiej. Po prostu zaskoczyłem przez przypadek. Kolejny wódz. Tak wpaść do obozu. O Jezus. Wpadłem do obozu za bardzo na pełnej. Moja wina. Dobra, zrób tę misję. I powinno się wszystko wyzerować w przeciwnicy. No właśnie, tak mówię. Mamy komplet strzał, mamy tutaj to. Dobrze, spokojnie, zrobimy to. Mądrzejsi o poprzednie doświadczenie, czyli bogatsi o doświadczenie, które wcześniej niestety zmarnowałem. Ale dobra. Podejdziemy sobie do tego uroka. Troszkę na przykuckach, troszkę tak. Bum. Nie muszę cię brutalnie zabijać, bo brutalnie mam zabić tylko tego jednego, żeby reszta od niego uciekła. A może nawet zrobimy to w ten sposób? Bo z tego co widzę, to tutaj jest tylko jeden... Hyc. Dobra.
Dobrze. Ej, nie miałeś zaskakiwać. Ojej, nie miałeś zaskakiwać. Dobra, zabijemy go zaraz z góry. Dobrze. Tu gdzieś ten ostatni wlazł. On jest chyba na takim półpiętrze czy coś. Któryś mnie widzi znowu. Dobrze, mamy to. Szybko na górę, żeby ten mnie nie zobaczył, a żeby zaliczyło mi zabójstwo. Dobra, ty nikogo nie powiadomisz. A ty zamknij ryj. Dobra, chyba tym razem mamy to. Mam taką nadzieję. Wódz. Dobra, mamy to. Mamy to. Tylko, że on teraz zawołał swoich ludzi. Więc robimy to tylko tak. Jemu dajemy strzałę w oko. Wycofanie się. No dobra. Jakiś słaby jesteś. Dobra, pokonamy go jeszcze, bo nie chcemy, żeby on nam uciekał. Chcemy go po prostu zabić, tak? Mógłbyś go... No właśnie. Nowe informacje. Jesteś wodzem, więc zbieramy informacje o tych lepszych wodzach. Oj, kubek, kubek. Daj mi informację o tym. Szaka Kichogni. Straszne. Dobra, mamy to. Dzięki za runę. Mam nadzieję, że będzie mityczna. Nie, zwykła. No dobra, w każdym razie podnieś, zawsze się nada runa. Każda runa się nada. O, 8 poziomu. Teraz wiecie co? Sprawdźmy jeszcze mapę. W następnym odcinku zrobimy czerwone. Myślę, że te tutaj. Dużo ich jest, ale one są krótkie. Więc chyba fabularnej nie pchniemy. Chociaż może zrobię jedną fabularną, a i jedną taką... Znaczy jedną fabularną i zobaczymy do tego czasu mojego standardowego, ile dodatkowych wyjdzie. A w tym momencie się z wami pożegnam. Dziękuję za uwagę. I zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oceniania moich filmów, tego co tutaj robię. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!